Witajcie, Marcin Zastawnik z tej strony. Czy nie marzyliście kiedyś, aby połączyć przyjemność unoszenia się w ciepłej wodzie ze słuchaniem muzyki wykonywanej na żywo? Brzmi nieprawdopodobnie i trochę jak profanum, ale niedawno miało miejsce wydarzenie umożliwiające doświadczenie czegoś takiego. Akademia Muzyczna w Krakowie wraz z Laboratorium Akustyki Technicznej, którego jestem członkiem, zorganizowały przedsięwzięcie Access, kiedy muzyka była wykonywana w skrajnie różnych warunkach akustycznych, w tym także pod wodą. Zapewne wiecie, że dźwięk nie rozchodzi się tylko w powietrzu, ale także w cieczach czy ciałach stałych. I tutaj wykorzystano te możliwości. Jak tego dokonano? Naturalnie przy użyciu specjalistycznego sprzętu. W odizolowanym pomieszczeniu zamknięto muzyków. Dźwięki instrumentów oraz głosu kobiecego były zbierane za pomocą mikrofonów. Następnie sygnały te odpowiednio mieszano lub jak kto woli miksowano i poprzez wzmacniacz wysyłano do specjalnych głośników zanurzonych w wodzie. Tutaj użyto 4 głośników, wszystkie zamontowane na jednej ścianie basenu. Dla osób, które z różnych powodów nie zamoczyły się, była możliwość odsłuchania koncertu przez słuchawki. Do tego celu zastosowano urządzenie o nazwie hydrofon, to ten czarny element na końcu statywu. Jest to specjalny mikrofon rejestrujący dźwięki w wodzie. Ze względu na nietypowe parametry tego urządzenia, należało użyć jeszcze jeden specjalny wzmacniacz ładunku, a później już używano klasycznego toru audio. Jak brzmiało to pod wodą? Po prostu niesamowicie. Posłuchajmy. Tutaj dźwięk jest zarejestrowany kamerką GoPro i różni się od tego, jaki słyszeli pływacy. Fantastyczne wrażenie jest także podczas płynięcia. Sądząc po wiwatach, myślimy, że się podobało. Ci, co żałują, że nie byli, niech śledzą nas na Facebooku lub sprawdzają stronę Laboratorium Akustyki Technicznej, ponieważ początkiem przyszłego roku planowana jest powtórka. Wszystkie linki znajdziecie w opisie pod filmem. Tam także jest możliwość polubienia i udostępnienia tego nagrania. Do usłyszenia.